Siema, ja jestem Mikelele, ze mną jest Justyna, znana jako Misieku. Hejka. No i lecimy z kolejnym odcinkiem Silent Hilla. Teraz chyba w tę stronę musimy iść za łańcuchami. Kurde, trochę nie graliśmy. Trzeba sobie przypomnieć sterowanie na szybko, ale... Nasz ulubiony silencik. Już słyszę tu jakichś oponentów. Idzie. Gdzieś tu chyba, co? Czy to jest otwarte? Nie, zamknięte. Świetnie. Where is she? Tu jesteś, ta? Dawaj, kolanko. I w łepek. Kurde, zostaw mnie! Dobra. W kolano, ewidentnie. Chodź strzelba. Tutaj. Na raz ją. Dobra. I leżysz tutaj. Dobra, jakiś soczek? Wypić. Ile mamy? 23, dobrze. No to na spokojnie. Ona wyszła stąd. Czy... No, magic tutaj jest, proszę bardzo. Pilnowała. Jest soczek. Był zamknięte. I zamknięte. Nic więcej tu nie ma, tak? Plenej amunicji. Czy ona wstaje? Nie. Dobra, takie dźwięki. Jeszcze ktoś tu się kręci. Tu chyba. Tak. Ten, kurde, manekiniarz. Ktoś więcej w pokoju? Nie, pusto. Za to mamy amunicję. Szybkie przeładowanie. Nie, bij mnie. Dawaj, kolano, dawaj. I skopa. Dobra, czy mogę to wreszcie podnieść? Dziękuję. Gdzie jeszcze? Czemu ty wstałaś? Masz nie wstawać. Masz tu leżeć. Ej, ona ma białe rajstopy takie, wiecie, teraz na modzie jest, nie? No. Białe, brązowe, takie czekoladowe generalnie cieni. Coś tu jest w ogóle. Jakaś dziura, ale... To jest chyba nawiązanie do tego pokoju, z którym był ten plakat. Mi się wydaje, że to po prostu jego druga wersja. Coś tutaj, tu potrzeba klucza. Kliknę sobie, żeby mi się zapisało. Białe te. Wszędzie tutaj są białe te, widzisz? Coś, aha, bo to są do przejść. Rozwalenia. Tylko... Coś tu hałasuje. Tak. Czy źle stanąłem? Tak. Dobra, czy ktoś tu jest? Ta, jest pielęgniarka. Walniemy, póki nie patrzysz. Dawaj. O Jezus, pluwiacz. Dobra, zostaw mnie. Ojej, kolano! No nie mogę się ruszyć. Ajajaj. Dobra. Ty już. Kurde, zostaw mnie, proszę cię, pielęgniaro. Jeszcze, dawaj. Nie, okej. Dobra, unik. Raz, dwa, i uciekaj. Dobra. Raz. Dostała w łapę. Pora się napić. I dawaj tego soczka tutaj. Czy coś więcej tutaj jest? Nie widzę. Co nam to dało tu? O, to mogę odepchnąć. No i dobra, i mamy przejście do oko. A o to chodzi. Tutaj jest do wspięcia się, a tu jest wózek. No dobra, to lecimy. Ciągnij to, James, dawaj, dasz radę. Ty, a ja się zmieszczę tutaj w ogóle? No chyba tak. Chyba po to jest ta szafa odsunięta. No, na wcisk. Dobra, udało się. A to topornie coś idzie. Niech się przykleja wszystko tu. Dobra. Do góry. Już tam słyszę kolejnych oponentów. Dobra, tu jest, tak? Tyk. Dawaj, kolano. Jest. I pałą. I deptamy. Dobra. Ktoś jeszcze tutaj jest. Tak. Jasne, że jest. Laleczka. O! Już. Płać się. A to bolało chyba, tak upaść na głowę. Dobra. Jeszcze ktoś tu jest. Tylko gdzie? Czy ta pielęgniarka wstała? Nie. Tu jest kolejna. Dobra, kolano. Kolano, powiedziałem. No nie trafiam w kolano. Dobra, unik. Zostaw mnie. No strzelaj, James. Dobra. I deptamy. Uff, nie wstaniesz już chyba. Odbójowa muzyka. Więcej amunicji do strzelby. Coś tutaj więcej? Tego nie mogę otworzyć, bo jest oczywiście
oplątane drutem. Tutaj nic nie... O, 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 jest tutaj coś. Pusta. No to nieźle mnie oszukała gra. Notatka. On znowu tam jest. Patrzy, gapi się. Mówi, że mnie tam zawlecze. Nie chce. To wygląda... Brzmi trochę jakby... Wiecie co. Czemu to? Czemu to gra? O, Matko Święta. To coś jest. Klucz. A... To nie jest pokój, w którym była ta lobotomia? Nie. Aha. Nie, to chyba nie ten pokój. Nie wydaje mi się. W ogóle ciekawostką jest... No one knows. Nikt nie wie. Który to numerek? Drugi. Ciekawostką jest, że... Podobno czasami lobotomie jeszcze się w tych czasach przeprowadza, jeżeli faktycznie są do tego jakieś... Naprawdę? Tak. Ale nie wiem, na ile to prawda, czy to nie jest jakiś fake news. To myślę, że to dawno też wymarły tak zabieg. Że... No to wszystko miało, no jednakże... To nie brzmi jak najzdrowsza rzecz na świecie. O! Teraz tu mamy drabinę do góry. Co on tutaj mówi? Jakieś niezrozumiale. No dobra. Tutaj coś? Jest! I to dużo rzeczy. I soczek. Dobra, to było zdecydowanie fake news. No, otwórz to. Nie jest legalnie wykonywana ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju. Słuchaj, jest dopisane legalnie, więc być może masz rację, że dalej się wykonuje. O Jezus. Tylko nielegalnie. Okej, okay, koniec z bólem. Ból precz, ból precz, ból precz, ból precz. Precz, ból, precz, ból. A, czekaj, jeszcze tu coś jest. Tu wcześniej był ten safe, a teraz już tylko szmaty wiszą. Dobra, to idziemy do góry. Na górę, o, za tak. Łańcuchem. Chociaż... Dobra. Za łańcuchem, panny szczurze, ha, ha, ha. Muszę pamiętać, że tam na dole była jakaś notatka, którą nie kliknąłem. Co to jest? Czy ja muszę kogoś tu porazić prądem? To jak egzekucja wygląda. Na szafce tu nic. Czemu ta część szpitala odnosi się do torturowania ludzi, no? Jak nie to... Jak nie rozwalanie tego łokcia? Co my tu mamy? To jeszcze jakieś lobotomie? Okej, 0050. Znów był w gabinecie terapii elektrowstrząsowej. Tym razem wcale nie miał zaplanowanego leczenia. Jak to możliwe, że dostał się tam sam? I skąd wiedział, że jak włączyć sprzęt? Ktoś musi ponieść konsekwencje. Tak blisko to się wydarzy, musi. Okej, w porządku, tylko o kim mowa. Więc jest najbardziej chore w tym wszystkim, że osoba, która wymyśliła ten zabieg, dostała Nagrodę Nobla. Lobotomię, która wymyśliła? Tak. No wiesz, domyślam znaczy, się, że... Na pewno, no jakoś to w tamtych czasach, gdy była jakaś opcja, ale większość... Tak, już potem była warzywem, tak? Wpójmy się. Ała. Wow! Dobra, na pewno nie takim warzywem. Dobra, ty już leżysz. Ja się napiję sporo soczku, więc nie będę się z tym ograniczał. Czyli ja tutaj przyszedłem dookoła, tak? Tak, ale te drzwi coś mają tutaj? To są zamknięte, ciebie się nie spodziewałem. Kolano, kolano i w głowę. Jest. Dobra. Puszczaj tą rurę. Jak puści rurę, to znaczy, że jest martwa. Tutaj też zamknięte. Ale tam jakby coś było. Coś mi się wydawało, że tam zwisało. Też, ale... Okej, okay, zobaczmy może mapę. Co tutaj jest? Okej, okay, tam są te nosze. Okej. Okay. Tu mam przejście dalej. A, to są w ogóle te pomieszczenia, tylko teraz ścian nie mają. Te takie bez klamek, co były. Aha. Okej, okay, z tej strony zamknięte, to mogę naokoło chodzić. Coś z tej strony? No nie, no to mogę sobie przebiegać. Tam chyba muszę iść. Mi sugeruje ten kabel, za który muszę się udać. Tutaj była winda. A tu amunicja czeka. Bardzo miło. Kolejna apteczka. Czyli nie ma co się ograniczać. Legalna tych... apteczka taka widać? Apteczek sporo jest.
Okej, okay, co się odpaliłeś? Chyba prąd doprowadziłem do tego urządzenia. Czy ja muszę teraz sam się porazić? Czy może muszę jakiegoś potwora zaprowadzić tam? Coś w kiblu, jakaś amunicja? Nie, nic. Jest kartka. Nie spocznę, póki ich nie rozwiążę, nie spocznę, nie mogę, jak, już nawet nie wiem, jak to zrobić. Okej, okay, i ona odwrocie pusto. Halo? Ktoś tu jest? O. I elegancko, mogę teraz to włączyć, tak? A, to te liczby wysmażyło. 9, 6, 5, 9. Dobra, chciałabyś to może zapisać? Jasne. Powiem ci, że... 9, 6, 5, 9. Okej, okay. I możemy zejść na dół. To co dopiero jest jakaś dziwna metoda leczenia problem. Oh. A chyba dalej elektrowstrząsy robią. Jezus, dlaczego? Nie wiem. A nie, myślę, że to jest kartka, to jest po prostu zalepione. Dobra, ale... To już mamy odkryte, stąd możemy wracać. Chyba tędy. Tak, idziemy chyba do noszy teraz, tak? Nie, no przed chwilą odpaliłem noszę. Na noszach się ten kod pokazał. A, w sensie chodziło mi, że ten kod, że idziemy tam z noszy kodu. Tak, 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 tak. 9656? 9659. Okej, okay, i to będzie tutaj. To? Myślisz? Okay. A nie, bo poczekaj, na 4 potrzebujemy. No. Czyli tutaj 9... 6... Dziwne takie odgłosy. 5... 5... 9, fuj. Zgadza się? Nie. Na pewno tak? Tak, ale to w takim razie spróbuj po prawo. No może to nie ale... to. 9... Okej, okay, 9... 6... 5... 9. Tak. A, okej, okay, w porządku. Zgubiłem już, że były 3 rzędy. Jak dobra. 3 rzędy? No bo było 3 na 3 jakby, nie? Nie. Tak? No, możliwe. Tak mi się wydaje. Dobra, zapiszmy sobie. Lecimy. To już chyba tylko tutaj mi zostało przejście, nie? Prowadzi tu łańcuch. Okej, okay, no póki co nie jest najgorzej. Chyba się przyzwyczaiłem do tych potworów. Teraz powinieneś krzyczeć. A! Tak. Dobra, tu nic nie ma. To pewnie zamknięte, prawda? Prawda. Idziemy do góry. O. Klasycznie przeskoczyć, żeby... O. Nie no, jeszcze nic się nie stało, spokojnie. Tam sobie ktoś chodzi. Myślałam, że wiecie, wpadniemy i to nagle krz, krz. Nie. O, rozumiem, że omijasz? Jezus. Ja no jak omijam? Jest duże całe pomieszczenie, to muszę po kolei to posprawdzać. No. Tak, tak. Jest całe duże otwarte pomieszczenie, jak do walki z bossem. Ja nie lubię tego, bo on zawsze tak, wiecie, wskoczy na was od tyłu. Bo tak was klepnie tylko tak. Hello, chodź pobawmy no, się. No ale póki co to radio nawet nie gra, więc jest chyba bezpiecznie. Tak, tak, Michał, tak. Tutaj jest tylko pielęgniarka. Michał, odcinek który... wcześniej, nie? Przecież radio nawet nie pokazuje. Michał teraz, nie no, radio spokojne, nie ma co się bać. O, teraz już podskakuje powoli. Coś zaczynam słyszeć. Amunicja. Ty, no dobra, ale co mi to dało? Okej, okay, okay, miejsce z podstawki. Retrospekcja. Ej, zobacz, te ręce jakby do takiej dziury zagipsowanej szły. O Jezus. Widzisz? Tak, przerażające są te ręce. O, coś tu jest. Ta, pusta szuflada. Po co mi dajecie puste szuflady? No tylko nadzieję. Ty, no tu była ta pielęgniarka chyba. Nie ma jej! Ej. Gdzie ona poszła? Hmm. Poszła pilnować chyba z czegoś innego. Dobra, no to już mamy powrót, ta. Odblokowany. No dobra, to co, pniemy do przodu. Ta, tylko w którą stronę? Gdzie ona jest? Czekaj, jak to na mapie wygląda? Gdzie my jesteśmy? Tutaj, okej, okay. M4 byliśmy, L1 to jest to duże pomieszczenie. M3 teraz. I z M3 możemy przejść do M4. Oj, latarka zaczęła mrygać. Tu nic na pewno nie ma po bokach? Jest. Dobra. Tu już ktoś na pewno chyba będzie. Co to jest? Nie, tu jest miejsce. Okej, okay, tabletki. 6 tabletek? No, żółto-białych? 6 tabletek. Widzisz, że zapamiętać. Mam problem? Ja często mówię na żółty, biała, na biały, żółty. Ciekawostka. Obserwowali mnie przez jeden rok, naszprycowali mnie tyloma tabletkami, 6 tabletkami. Kiedy wybiła głośna godzina, drżę za każdym razem, gdy gaśnie światło. Okej. Okay. Dobra, na pewno chodzi czyli o 1, tabletki 6...
Musimy zobaczyć, jaki jest zegar i... A coś na drodze? Światło? Dobra, zegar. Światło i jeszcze... Zegar. Coś jest ze światłem. Na górze jest taka ta narysowana sprzączka jakby do tego, aha, tu jest godzina. Ale nie ma wskazówek. Na szóstką? Szósta? Nie było wskazówki żadnej. Nie było wskazówki, ale jest ślad. Tu też jest ślad. Czekaj, a co tu chodzi? No chodź, idźcie do tego zegara najpierw. Dobrze, poczekaj, sekunda. Proszę, to jest tu zegar. Mi się rozejrzy dookoła, czy nic nie ma. No... Sześć, ewidentnie. Pokazuje tak na sześć. Uważasz? No zobacz, jest ślad taki w dół, znaczy wiesz... No dobra, no. Chyba, a poczekaj, na co wskazuje ta niby wskazóweczka taka wyrywana? Cztery? No jakby siedem? Ona... Zobacz, jakby ona była odgięta, byłaby do siódemki szła, tylko jest odgięta. Dobra, no to siódemka. Jak już to siódemka. Okej. Okay. Ale czekaj, jeszcze nam czegoś brakuje. Siódma godzina, ewentualnie. Okej, tylko... Czy to wszystko? No weź ile do mamy? Pokoju i weź zobacz, co tam coś jeszcze do klikania. Tu jest do klikania. Czekaj, sprawdźmy tą notatkę jeszcze raz. A, nie mogę jej tutaj... A tu coś jest. Watch it to go dark. Jak ga... Dwa... A, dobra, poczekaj. Bo tam była w tej kartce, że tak. Światła się tam zgaszają, coś nadchodzi. Raz, dwa... Dwa. Dwa razy? Czy, poczekaj, czyli ile razy dwa. Gaśnie? Raz, dwa... Dwa razy gaśnie. Dwa razy. No dobra, to pokaż tą kartkę, co my tu mamy. Czyli jeszcze raz. Obserwowanie niebie jeden rok, o, jeden. Czyli jeden rok, tak. Potem sześć tabletek. Tak. Potem jest ta... Kiedy wybija głośna godzina, to szósta albo siódma, zobaczymy. No to ta siódma bym powiedział. Siódma. I dwa razy gaśnie światło. Gaśnie światło, okej. Okay. No dobra, no to 1, 6, 7, 2. Albo 1, 6, 6, 2. Dobra, ale jeszcze jedno pytanie. Gdzie ona jest? Gdzie jest ta pielęgniarka? Chyba nie ma. Chyba będzie na sobie deser. Nas tylko tutaj straszyła? Chyba będzie na deser, albo zeszła już na dół może na przykład. Albo... No, zglitchowała się może gdzieś z nożem. Możemy sobie zgadywać. Gdzie tu jest zamknięte? A, ja tu mam iść, dobra. Czyli jeszcze raz, jaki był kod? 1, 6, 7 godzina. 7, zróbmy. I druga. Tak. I dwa razy gaśnie światło. Nie, to nie to. To daj 6 godzinę. No? Nie. 5, 4, 3, 2. Co? Okej. Okay. Dlaczego druga? Come on. Nie mam pojęcia, co chodziło z zegarem. W sensie, jak to miało wskazywać? Nie wiem, ale grunt, że działa. Druga godzina? Kompletnie bez sensu. Nie wiem, dziwne. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, dlaczego akurat druga. Dziwne. No bo wszystkie inne wskazówki były dosyć jasne. Aha, puste. Tyle roboty dla pustego pudełka. Aż Jamesowi smutno. Ha! Jezus, myślałam, że tam ktoś tam stoi. Jakaś baba w drzwiach zaklęta. Coś ma w ustach. Z monetek? Chipsik chyba. Doritosy. No nie. Jezus, powinien wyciągnąć, a ona powinna tak... I wiesz czego. A, mamy? To jest przycisk do windy. A, świetnie, piwnica. Nie no, pierwsze piętro, jedynka jest, minus nie piwnica. Jeden. A. Jesteśmy na jeden. To gorzej. To gorzej. Czekaj, tu coś mogę kliknąć. Co to nam ma? Co to? Pierścionki. Widzisz? Mrygają na palcach. Jeden, dwa, o! Dwa pierścienia. Już wiadomo, co będzie w piwnicy. Ona jest aniołem, nikt jej nie zna, tylko ja widzę panią drzwi. Oni nie mogą przejść przez jej most. Z nici spadają pod ciężarem swoich zbrodni. Jak obrzydliwe, opuchnięte zwłoki, jak ona pożera ich grzechy. Grzechy i grzeszników ona ratuje. Nie ona jest aniołem. Okej, okay, dosyć enigmatyczne to. No. Czy to jest jakby przejście... Wyczyścimy się jakby? No oczywiście, no. Ach, nie wiem, dlaczego akurat musi być piwnica? Why not? O, radio. Nie. Halloween było, już było. To było. Czy to ma jakiś wpływ na zakończenie? Quiz?
stara. Ale widzimy w ogóle z tej windy, czy teraz będziemy musieli odpowiadać na te pytania? Jak źle odpowiemy, to do piekła zjedziemy. A my w jakim jesteśmy? Co my jakieś, kurcze, wypełnialiśmy tutaj, nie wiem, podanie, żeby wejść? Straszna choroba w Silent Hill. Okej, była ta notatka przy jeziorze. Koło 60. 67, no. Kurda, może 85? Wydaje mi się 67. No było tak. Sander Street na wschód. Tartak i cmentarz, czyli tam skąd przyszliśmy. Bachmann, Monson. Nie mam pojęcia. Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were. Czy to jest nawiązanie do tej dziewczynki małej? Co ona tu biega po mieście? Myślisz? Może ona jest jakimś duchem stąd. Ja ona to szybko sprawdziła. Też nie wiem, czy to będzie w ogóle potrzebne póki co. Bill? O. Siostra Billiego, jakby siostra Ediego, jakby taka zakłamana jakby rzeczywistość. Nie mam pojęcia kompletnie. Dobra, pozwoliłam sobie sprawdzić, to była Miriam. No to tyle, z quizu. Niebawem, okej, ciekawy gdzie. Pora na piwnicę. Gdzieś, kiedyś, w zdrowiu, w chorobie. Dzięki. Dobra. Teraz dopiero winda ruszyła. Dobra, pytanie, po co jest ten quiz? I czy to ma jakiś wpływ na zakończenie? No Justyna sprawdziła odpowiedzi. Jeszcze 67 osób, czyli była druga odpowiedź. Czyli to akurat miałem rację. Czyli nie wiem, jest jakby 2, 3, 1. Okej, pomieszczenie techniczne zamknięte, w tą stronę zamknięte, czyli tylko tu mogę iść. O! O, już ktoś tu chodzi. Kumpelki przyszły. Na slander party. Dawaj tu. Dawaj kolana. I w łeb. I but. I jeszcze w łeb. By the way, slumber party. No. Ostatnio słyszałam to i tak teraz sobie tak, wiecie, podróżyłam trochę tak... Piżamowa impreza! Okej, tu pusto. To nie, co będziemy musieli w piwnicy zrobić? Okej, pewnie parę wyłączyć, bo domyślam się, że nie mogę przejść. No nie, mogę. Okej. Dobra, więc myślałem, że w grze jest para, to nie mogę przechodzić. Dobra, ale... Ja się wrócę. Sprawdzę jeszcze lewą stronę tej mapy. Bo tam wydaje mi się, jakby trzeba było dalej po prostu iść. A tutaj coś jeszcze jest? Tutaj pusto. Chyba karalucha słyszę. Tak, dobra. Dobrze go słyszałem. Jezus, myślałam, że ta cię od tyłu bierze. Nikt mi od tyłu nie bierze, spokojnie. Znaczy ta cię, bez tacie, bo... Dobra, dawaj amunicję. Język polski, jak tak się powtórzy, wiecie, tak ciągle, to naprawdę, że dobrze. Co tam o, tu ile karalu? Fuuuuj, cały czas się coś, coś spada. No, niesmacznie. Czy coś tu jest więcej? O, patrz, kto tam stoi. Faktycznie, no, widzę tutaj taką. No sobie ja robisz, nie widzisz, miałam takie coś. A, szybkie dwa strzały w kolano wystarczyły. Czasem one są takie, wiecie, podatne, a czasem to można się z nimi męczyć. Czy ja tylko po amunicję tutaj przyszedłem? Chyba tak. Maybe. I to bardzo dużo amunicji. No dobra. Pomieszczenie kuchenne. To ciekawa kuchnia. Ten śmietnik w kuchni? A, poczekaj. Oh my god.
Tu powinno być wyjście do schodów, nie? Tak. Wyjście do schodów z drugiej strony jest. Je minąłem, gdzieś... Tutaj są schody? Halo? No, tu powinno być wejście do schodów. Tylko coś go nie widać. No dobra, trudno. Idziemy do piwnicy. Ja już się zgubiłem nawet po co jesteśmy w tej piwnicy. Czy my czegoś szukamy konkretnego? Znaczy chyba tych pierścionków, tak? Do drzwi. O, o, czy to jest do rozbicia? Nie. Tu pusto. Tu jesteśmy po drugiej stronie tych krat. W porządku. Tu jakaś otchłań. Pusto. Tutaj też nic. I znowu pusto. Strasznie dziwne dziury mają tutaj. O, ktoś tu się czai. Co, w kolano? Aj, ta. To bolało. Tak, i jeszcze jeden ostrzegawczy później. Dobra, leżeć tutaj. Dawaj więcej amunicji. Jeszcze ktoś tu jest. Jeszcze ktoś tu się skrada gdzieś. Przede mną chyba. Nie. To może Karoluk jest. Ty gdzie? Tu, widziałem w ostatnim momencie. Ty, gość w szafce zbugowany. Ała. Kwas wszedłem. Dobra, i to tyle? Łee! Cieniasy. Dobra, mogę już tu podejść, potem... Mogę, po ten soczek. Więc przejście dalej, w porządku. Tu akurat pusto. I tu też nic. Okej, okay, no to póki co... Dość spokojnie. No, na dole nic nie ma. Naprawdę tak nudnawo tu? Spodziewałem się większej zadymy, tak szczerze. Po piwnicy. O, tam jest jedna pielęgniarka. W porządku. Tu dookoła nic. Ty, koleżanko. Tu nikt się nie czai w rogach? No. Zapraszam. O nie, ostrzegawczy, między nogi. Dobra, pyk i pyk. I jeszcze raz. Ty nie żyjesz na pewno? Nie żyjesz. Mogę przeskoczyć tu do góry. Czy coś tu jest więcej? No, jakby nie widzę. Jest tylko jedna droga. Dość korytarzowa nas gra prowadzi. Dobrze, to się nie zgubię przy okazji. Okej, jesteśmy po drugiej stronie tej dziury. W porządku. Czy możemy sobie jakiś most tam zbudować? Z desek, jakiś rur. Tutaj też nic nie ma. Jest jakaś notatka. Okej. Okay. Są ręce do pierścienia i jakaś dziura. No dobra. Co może się złego stać? Mamy pierwszy pierścień i miedziany. W porządku. Co ty do Mary robisz? Maria, nie Mary. Maria, I thought. Sorry. Czy ty nie leżałeś w łóżku? W pierwszym wymiarze? Tak. What do you mean anyway? I was almost killed back there. Co ty się ruszałaś? I've been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife. To chyba tak, no to chodzi normalne. Po to tu jesteśmy. No, I just. Then stay with me. No i Maria, ja mam żonę. Znaczy chyba nie, albo w sumie tak, nie wiem. Przynajmniej myślę, że ją mam. Dobra, no dość ostro ją traktujemy, ale... No ona się pcha tutaj, na bolce sława. Yeah, but she ran away. What? No, zamknęła nas, słuchaj, z taką jedną klatką chodzącą, robotycznym pająkiem. You really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. Do you know? I just feel sorry for her. She's all alone and... For some reason, I feel like it's up to me to protect her.
Dobra, witamy Marię z powrotem. Czy ja tutaj w tą dziurę mam przeskoczyć? Nie. Czyli chyba mamy wszystko? No nie wiem, czy wszystko. Jeden piersi na pewno mamy podniesiony. Gdzie my teraz w ogóle możemy iść stąd? To chyba powinny być drugie schody, nie? Tak, okrążyliśmy całą tą piwnicę. Czyli co? Możemy się stąd... Coś tu było. ...dostać? To jest exit. No chyba tak. Tu zamknięte. Idziemy do... Halo, przepuść mnie. Maria, spokojnie. Wróciła dawna towarzyszka. Okej, wyżej już nie pójdę, bo są schody rozwalone. I wróciliśmy na parter, gabinet numer 2. I... No dobra, to co, chyba się możemy kierować? Ku końcowi, tylko jeszcze jakiś zapis bym znalazł, wiesz? Gdzieś tu powinien być, myślę, że... Dawno nie było zapisu. W sensie myślę, że możemy teraz iść do tej środka, nie? W sensie nie możemy. Odłożyć teraz. Nie możemy iść do środka. Jak to nie? Bo nie zobacz. Jest to? Jest ten poziom? Musimy udać się tutaj do windy, elevator. Ej, bo tu nie ma przejść. Pierwsze piętro przecież. A którędy? Klatką schodową. Tą klatką schodą? Przecież tak. Przed sekundą pokazywałem, że są rozwalone schody. Tak, ale wyszliśmy na pierwsze piętro. No, nie, które piętro wszedłeś? Jesteśmy na parterze. No nie będę się już tam cofał, ale no... Tu, czekaj, weź się cofnij, no bo mi się wydaje, że... Aha. To nie ma sufitu? Spacer w deszczu. To chyba jednak dobrze idziemy. No idziemy dobrze, tam nie ma schodów. No dobra, okej. Pokazywałem, że są rozwalone. Okej. Chciałam, że po prostu wszedłeś na drugie piętro, mieliśmy iść na pierwsze. Jesteśmy okay. Na parterze. Dobra. No to chyba nie było pięter. Chyba było tylko minus jeden, jeden i dwa. Że jeden jako parter. Kondygnacja. Mamy basen. Tu ten deszcz jakby... Kurde, jakiś kwaśny był. To wszystko pozamykane, ta? Nie sprawdziliśmy sali czwartej, ale spodziewam się, że to też była zamknięta. Może to jakieś, wiesz, oczyszczenie z grzechów? Basen. Całkiem głęboki. O ja. Całkiem głęboki ten basen. W takim basenie to skakać, o. Czy coś tu jest więcej? No nie. Czy jest tu może jakiś zapis? Halo, proszę? Bo już bym sobie przerwę od Silent Hilla zrobił chętnie? Nie, nic, kompletnie? Szkoda. Jakie wiatraki wielkie. O, tutaj coś jest. Duże, jasne pomieszczenie. Może nie tym razem, albo jednak tym razem. Gdzie my jesteśmy? Pokój lekarski. No kurde, blisko, tak blisko jesteśmy tego kwadraciku czerwonego do zapisu. Tu nic nie ma, tylko prześcieradła. Tak kompletnie tu nic nie ma. A tam po lewo nie ma nic w tym pokoju, już nic? No nie. No to co, idziemy chyba... Tu możemy sobie otworzyć drzwi. Oj, dojdziemy do zapisu chyba. Prawda? Nie. A może? Czekaj, tu mamy liścik. Pacjenci będą tym, co mówią ich diagnozy zaplanowane dla nich, gdy już wyzdrowieją, bo ja zawsze myślę o całym personelu, zwłaszcza gdy ich objawy zaczną ustępować dzięki skutecznemu leczeniu. Okej, i od na odwrocie pusto. Dobra, ale pytanie, gdzie dalej? No zatoczyliśmy koło, mamy jeden pierścień. Czy ja pominąłem jeden pierścień gdzieś? Dobra. Dobra, ale gierka zapisana. Więc myślę, że będziemy kończyli tutaj dzisiejszy odcinek. Szczerze? Nie bardzo mam pojęcie, gdzie dalej mamy pójść. Ale widzę, że w pokoju lekarskim czegoś nie zabraliśmy, bo jest znak zapytania. Może tam będzie trzeba się wrócić. No dobra, ale co? Myślę, że będziemy powoli kończyli ten odcinek. Tak jak mówiłem, już przydałaby mi się przerwa od Silent Hilla. Tylko rzucę jeszcze raz okiem na ten pokój lekarski, czy... Aha, okej, okay, to jest sens. Lodówka jakaś? To coś będzie. No ja myślałem, że to jest stolik jakiś. Drugi pierścionek? Chyba tak. O, no proszę, to już na sam koniec coś otworzymy. A nie można czegoś tam podważyć? Dźwignię zrobić? Dobra, Maria, nie denerwuj mnie. I ty się dziwisz, że cię zostawiliśmy tam. No, plecy proste. To wygląda jak lodówka przewrócona.
A, jest i drugi pierścień. Thanks. Tak, rękę wytarła. Dobra, ołowiany pierścień. To mamy miedziany i ołowiany. Do drzwi. Dobra, więc co? W dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. Jeżeli podoba wam się odcinek, możecie zostawić łapkę w górę. Subika, żeby być na bieżąco, nie przegapić następnego odcinka. Jak rozwiążemy zagadkę z pierścieniami. Tak. Podajcie do Justyny na Instagrama, link macie w opisie. Tak, nick Misiaku, zapraszam was. I widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, cześć. Hejka.